Witajcie lifterki i lifterzy. Obiecałam, że zobaczymy się w drugiej części poprzedniego odcinka, tej bardziej algorytmowej. No to widzimy się. Właśnie teraz. Co to za pytanko masz? Co masz do mnie za pytanko? Czy miałeś kiedyś w życiu chwilę zwątpienia? No, miałem nie lecieć na zawody do Brukseli w 2016. Już pod koniec redukcji byłem tak chudy i niedożywiony, że myślałem, że coraz gorzej wyglądam, ale dzięki Kali polecieliśmy i zdobyliśmy razem złoty medal. I z twoją mamą, tak, pani Iwono, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli chcecie sobie policzyć, ile razy Michał miał w życiu chwilę zwątpienia, to policzcie, ile razy leciał samolotem. Już pasy za chwilę? Turbulencje. Za każdym razem na noc przed było zwątpienie całkowite. Ale to nie jest takie życiowe zwątpienie, że nie wiem, co mam zrobić w swoim życiu. To bardziej taki niepokój. Ale zwątpienie to raczej właśnie na deficycie, jak już byłem po 20 roku życia, a jak byłem młodszy przed 20, kurde, no też jakieś się tam zdarzyło. Miałem wrażenie, że nie robiłem nic konstruktywnego, nie? No próbowałeś tego życia, imprezowałeś trochę, tam ten sport cały czas starałem się ciągnąć, ale no mimo wszystko potrzebowałem takiego odcięcia się i po prostu skupienia się w 100% na celu, no i wtedy właśnie w wieku 19 lat zacząłem uczyć się treningu, poznałem chłopaków i resztę historii już znacie. Ja miałam chyba dużo więcej zwątpienia niż ty, bo tak sobie kojarzę. Chyba tak. Tak sobie kojarzę, że Michał dużo częściej musiał mnie podnosić, kiedy miałam kontuzję, kiedy mam babskie dni, kiedy nie jestem pewna pomysłu na film, kiedy mam sesję na studiach. Tak jest, no. Kto zawsze wyciąga pierwszy rękę po kłótni, o ile w ogóle nie ma co? Zawsze ja wyciągam, bo ja nie lubię czegoś takiego, że jest o coś kłótnia, no i powiedzmy kończy się dzień i nie lubię iść pokłócony spać. I jestem taki, że nie lubię odpuścić, nie lubię, let go, nie? Nie lubię, tak? Musi być załatwione, wyjaśnione, bo wiem, że nic z tego nie wynika, tylko się wyosobniam. No a ja jestem drugim biegunem z kolei, bo kiedy się kłócimy, to zupełnie chcę się odciąć, chcę się wyciszyć i być sama i nie rozmawiać, ale ja nie potrafię tak od razu wybaczyć. Ja muszę mieć ten swój czas, kiedy jestem smutna, kiedy słucham smutnej muzyki i mam załamania życiowe właśnie. Co czuliście na pierwszej randce? Było może coś, co wam się w sobie nie spodobało od pierwszego momentu? Nie było nic, co mi się nie spodobało. Nic nie było takiego? Ja pamiętam, że była taka jedna rzecz, która mi się nie spodobała. Tobie owszem, mogła się nie spodobać jedna rzecz. Nie wiem, czy ty chcesz powiedzieć. Ty powiedz. No, co ci się nie spodobało? Ale coś innego masz w głowie. Nie, mam to pewnie. Ja pamiętam, że jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to Michał mi powiedział, że jest typem faceta, który nie naprawi mi kranu w przyszłości. I miał rację. No to... Ale doceniam za szczerość od pierwszego spotkania. No nie, myślałem, że ci się nie spodobało, że przyleciały do nas dziewczyny z Włoch, ale to były tylko koleżanki na wymianie. Poznaliśmy je na wymianie i akurat wtedy przyleciały do Polski i my byliśmy wcześniej z Pączkiem we Włoszech tam u nich, one nas oprowadziły i wypadało im pokazać to. Ale wyobraźcie sobie tą sytuację, poznaję się z Michałem, przyjeżdżam dla niego do Gdańska, on wbija do mnie z dwoma Włoszkami i z nimi cały dzień spędza, nie. A ja za nimi chodzę. I to był pierwszy moment, kiedy poznałam całą ekipę WK i no pamiętam, że to było dla mnie bardzo stresujące. No tak, no nie, no wszystko było okej. Każda godzina spędzona na treningu skraca wasze życie o tyle samo. Trenujecie dalej? Co? Jeszcze raz? Czyli jeżeli trenujesz, nie wiem, 10 godzin w tygodniu, to już masz minus 10 godzin z życia. No, ja bym powiedział, że tak, że trenuję dalej. No, z tego względu, że jakbym nie trenował, to nie wiem, czy bym znalazł drugą taką rzecz, która w życiu mnie tak nakręca i dzięki niej fajnie mi się żyje, żeby te 10 godzin albo i więcej właśnie zabrał mój stan psychiczny, jakbym nie trenował, więc ja bym trenował. No, można by po prostu poeksperymentować i skrócić przerwy między seriami, no. Jakieś dropsety. Wtedy trójbój byłby problematyczny, no. Bo długie przerwy są. Czy owca buka ma kompleksy?
Kurde, no myślę, że każdy ma, ale... Ale ja nie. Ale ja nie mam. Essa. Tak jest. Nie, no właśnie teraz wiem, że miałem kompleksy kilka lat temu, jak byłem, zanim Cię poznałem, to miałem kompleksy. No kwestia po prostu postrzegania świata. Ja myślę, że im będę starszy, tym będę miał mniej tych kompleksów. Bo coraz większy dystans nabieram do rzeczywistości, do tego, co się dzieje. Zobacz, zamknęli wszystko, nie możesz nigdzie latać. Także tak naprawdę trzeba, ja jestem tego zdania, że po prostu robi się to, co się ma, wykorzystuje się to, robi się to, co może i tyle. Szkoda, nie ma się zastanawiać, nas że jedno oko mniej wypukłe, drugie bardziej, czy tam, nie wiem, komuś nos nie pasuje, komuś. Koniec końców to jest nieistotne. Bardzo ładnie pojedzie. Dziękuję Ci za przybycie. To idę na trening. Idź. Teraz czas na tą nudną część, kiedy będę je zostaje samo. Czy mimo swojej świetnej figury po zobaczeniu swojej wagi poczułaś chęć jej zrzucenia? Oj tak, przez pierwszy dzień, zwłaszcza, że ja też nie jestem tak mocno przywiązana do wagi i dla mnie to był szczery szok, gdzie ważąc się ostatnio ponad rok temu na zawodach, gdzie czułam się po prostu grubsza, ważyłam 62 kilo, a aktualnie wydawało mi się, że jestem po prostu w świetności swojej formy, gdzie czuję się i atletycznie, i wizualnie widzę właśnie na przykład po brzuchu, że jest bardzo, o, ale nieskromnie, gdzie wygląda ok, a mimo to odnotowałam najwyższą wagę w życiu. Ale doszłam do wniosku, że gdybym nie poznała tych cyfr, dalej czułabym się najlepiej, więc z drugiej strony nie mam napisane na czole, ile ważę, a ważne jak się czuję, ale przyznaję, przez pierwszy dzień byłam załamana i rozważałam, czy mam jakieś zaburzenia percepcji, że wydaje mi się, że wyglądam w miarę szczupło, a nagle życiówka, jeżeli chodzi o wysokość wagi. Obiecałam też, że podzielę się z Wami efektami tyramy z BN po miesiącu, także aktualnie jestem po 30 dniach tyrania brzucha codziennie. Co prawda tylko dwa ćwiczonka, także nie oszukujmy się, nie jest to jakoś bardzo obciążające, ale nieskromnie uważam, że są efekty. Pokażę Wam też na ekranie przemiany dziewczyn i przedłużamy wyzwanie. Lecimy kolejny miesiąc na Instagramie, znajdziecie więcej informacji, ale wzbogacamy go o dodatkowy element, czyli pośladki. Także prostując mam na sobie strój kąpielowy, ale mam nadzieję, że nie zbanują mi filmu. Ja się pytam, kiedy kolekcja Dźwigaj Dziewczyno? Nie mogę się doczekać. I ja też. I szczerze mówiąc, już w weekend majowy, takie były pierwotne założenia, miała być premiera kolekcji, ale z uwagi na obecną sytuację, niestety nie jest to zależne od nas. Tak więc o ile te moim zdaniem najistotniejsze elementy setów są już gotowe, dopracowane i są idealnie po mojej myśli, tak chciałam, żeby całość tworzyła pewną historię, sens, także czekam. Czy Owza wprawił Ciebie kiedyś w kompleksy? Serio? Czy od wyciskania na Owce maleją piersi? Ważne. Jak ważne, to odpowiem, ale nie wydaje mi się, że jestem osobą, która będzie miała autorytet w tej materii, ale nie. Od żadnego ćwiczenia nie spowodujemy, żeby w danym konkretnym miejscu schodziła nam tkanka tłuszczowa. Tak samo, jeżeli chodzi o wyciskanie. Ale możemy spowodować, aby mięśnie w danym miejscu ulegały hipertrofii, żeby się rozrastały, były bardziej spompowane. A za tym idzie, jeżeli nasza klatka piersiowa, ta część mięśniowa, będzie bardziej napuchnięta, to może wręcz optycznie podbić, powiększyć nasz biust. Także ja tutaj widzę same korzyści. Czy wdech i wydech musi być wykonywany w jakimś konkretnym momencie ćwiczenia? Zdecydowanie tak i też im większe ciężary dźwigamy, im bardziej jest to dla nas taki obciążający ruch, tym mam wrażenie, że ta cała rutyna i rytuał oddychania mocno tutaj wpływa na nasz taki ostateczny performance treningowy. I ja przykładowo robiąc przysiad, mam już ściśle określone oddechy, ilość oddechów i głębokość w każdym momencie wykonywania tego ćwiczenia. Czyli dla przykładu, w takim mentalnym przygotowaniu przy podejściu do przysiadu robię głębokie wdechy, które tak pobudzają mnie. Wchodząc pod sztangę robię wdech
głęboki i wykorzystując właśnie manewr walsalwy, czyli takie zaciśnięcie wewnętrzne z wdechem i spięcie całego gorsetu mięśniowego, to mocno wpływa na stabilizację i to mocno mobilizuje mnie do wysiłku. Także robię taki głęboki wdech, mając już sztangę na plecach, wychodząc, robię kolejny wdech. Gaszę peta stopą, z tego też dużo osób się śmieje, ale w moim przypadku jest to taki niezbędny element tego rytuału właśnie, żeby prawidłowo się ustawić i upewnienie się, że stopy są w równej linii. Z racji, że 2 lata temu ustawiając się krzywo i schodząc lekko zrotowana przy przysiadzie, namawiałam się kontuzji przestawienia tych talerzy biodrowych. Od tamtej pory gaszę peta przed każdym przysiadem. I generalnie zasada jest taka, że w fazie koncentrycznej robimy wydech, wyrzut tego powietrza, czyli w momencie, kiedy te przyczepy mięśniowe się zbliżają do siebie. Czyli zazwyczaj jest to najcięższy element ćwiczenia. Przy przysiadzie jest to w stanie, przy martwym ciągu tak samo, wyprost, ale też przy brzuchu i o tym trąbię na swoim Instagramie przy tych codziennych ćwiczeniach, aby w tym momencie spięcia robić wyrzut powietrza. Czy chciałabyś się podjąć jakiejś operacji plastycznej? Jaki jest stosunek Michała do tego? I może zacznę od tego, że każdy ma prawo robić co chce i bardzo nie lubię takiego oceniania drugiej osoby na podstawie indywidualnych decyzji, które podjęła dla siebie, także dopóki swoimi czynami nie rani innych osób, to droga wolna, ale uważam, że nie jest okej wmawianie młodym, zwłaszcza młodym odbiorcom, chociażby na portalach społecznościowych, które dopiero zderzają się z nauką samoakceptacji, z porównywaniem z rówieśnikami, czy właśnie z pierwszymi kompleksami, aby operacje plastyczne były idealną drogą do tego, żeby w pełni siebie akceptować. Także osobiście nigdy nie chciałabym podejmować takiego niepotrzebnego ryzyka tylko dla pobudek wizualnych. Owszem, jeżeli tutaj w grę wchodzą jakieś problemy zdrowotne, to jest zupełnie inna kwestia, ale jeżeli chodzi o takie zabiegi medycyny estetycznej, to ja osobiście nie czuję takiej potrzeby, a dużo lepszą opcją, którą u mnie się sprawdziło, było znalezienie po prostu zalet i plusów rzeczy, które z pozoru mogą się wydawać źródłem kompleksów. Nagrasz film o stretchingu w domu? Teraz dużo osób podejmuje naukę na przykład do szpagatu. Z racji na specyfikę tego, co robię na co dzień, czyli dźwiganie ciężarów i duża częstotliwość tych treningów siłowych, raczej tutaj taki częsty stretching nie szedłby w parze. Z racji, że ja potrzebuję spięcia swojego ciała i dobrej stabilizacji właśnie do wykonywania ćwiczeń, a takie nadmierne rozluźnienie mogłoby być po prostu niebezpieczne. Także raczej się nie rozciągam, jedne takie elementy gimnastyczne, które wykonuję, są przed wyciskaniem i to jest robienie mostka. Ale żeby ten odcinek nie był taki przynudnawy i żeby dodać tutaj algorytmowy element, myślę, że ja z Michałem 2 trójbojowe kloce mogłyby zrobić mini aktualizację jogowych póz Yogi Challenge i aktualnych trendów. Viva la algorytm! To jest kurwa yoga masz. Tak usłyszałem, że... Yoga? Kurwa yoga masz. Dzisiaj sprawdzimy naszą aktualizację rozciągnięcia w naszym... Nie ma tam aktualizacji, nic się nie zmieniło. Naszym... Ale teraz jesteśmy w trójboistycznym piku. Wyszła skałę. Nie, kolana. Za kolana? Jak już zsuniesz się, ale... Nie, dobra. Dobra, i teraz jedna noga. Musisz iść do przodu, czyli o tak. I teraz tak. Jedziemy. Kiedy nie masz bieżni w domu, a musisz tak kardio zrobić. Czekaj, nie, to może być tak, to jest źle, to już jest źle, zła jest dźwignia. To jest nasza poza. Żeby mi głowa eksplodowała. A no i oczywiście czekam na wasze próby podjęcia się tych wyzwań, bo możecie nas oznaczać. To ty. Możemy popróbować poza kamerą tą pozę. Czekaj, ja ci pomogę. O kurwa. Oh.
Dawaj, no. Mam! Jestem! I w tym akcencie podtrzymujemy nasze jogowe zmagania. Jak widzicie, twój głośnik i rozciągnięcie nie idzie do końca w parze. Łapa w górę, subskrypcja, prośba! I kończymy to! I dzwonek. Kurwa mać. Kończmy, póki nie ma kontuzji. Tak.